Panie pośle, rząd po raz kolejny szykuje zmiany w uzyskiwaniu prawa jazdy. Jakby pan mógł nam powiedzieć troszeczkę o tych projektowanych zmianach i zagrożeniach, jakie z tymi zmianami się niosą? Te zmiany, które wprowadził obecny rząd, wprowadziły całkowity chaos, jeżeli chodzi o uzyskanie prawa jazdy. I to zarówno dotknęło to zarówno osoby zdające, tych, którzy chcą uzyskać prawo jazdy, ale i też i firmy, które prowadzą szkolenia, ale też i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, dlatego że to była po prostu, ta dzisiejsza ustawa jest po prostu zła i absolutnie jest nie do przyjęcia. I dobrze się stało, że również po naszych interwencjach dochodzi do nowelizacji. Ale niestety, oprócz kilku pozytywnych spraw, są też dalej rzeczy, które budzą naprawdę poważne zagrożenie. Ja wspomnę tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wprowadzono mianowicie taki zapis, który umożliwia przystępowanie do egzaminu teoretycznego bez kursu teoretycznego. A więc sami będziemy musieli się uczyć przepisów, będziemy się uczyć zachowań na drodze, będziemy się uczyć w poszczególnych sytuacjach, co należy robić. Oczywiście można będzie zapisać się na kurs, ale biorąc pod uwagę po pierwsze, że teraz prawo jazdy bardzo drogo kosztuje, już są takie ceny w granicach 2000 zł ze względu też na zmiany przepisów, to nawet tych zaoszczędzenie kilkuset złotych dla wielu ludzi będzie taką pokusą, tak? Spróbuję, może uda się bez kursu przystąpić do egzaminu i go zdać. No ale niestety, jeżeli też nie jest określona liczba pytań testowych, bo też domagaliśmy się tego, aby była określona liczba pytań testowych na wysokim poziomie, tak aby ci, którzy przystępują do egzaminu, no, mieli świadomość, że muszą się po prostu tej materii nauczyć, że nie można zapamiętać kilkudziesięciu czy nawet kilkuset testów i zdać egzamin, tylko żeby rzeczywiście ilość tych testów była odpowiednio duża. Proponowaliśmy minimum 2000, aby ci, którzy przystępują do egzaminu, po prostu chcieli i mieli świadomość, że muszą się nauczyć zasad, a nie nauczyć rozwiązywania testów. Niestety również ta propozycja nasza została odrzucona, więc może być tak, że na przykład ministerstwo wyznaczy ilość testów na poziomie powiedzmy 500, tak jak mniej więcej było pod rządami poprzedniej ustawy. Ludzie będą się uczyli tych testów na pamięć, no i będzie to oczywiście miało swoje opłakane skutki potem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. I w związku z tym na pewno przeciwko tym zmianom będziemy protestowali. Być może również zagłosujemy przeciwko całej ustawie, ale to jeszcze na ten temat jeszcze rozważamy.